Kiedy dwoje ludzi połączy miłość, to mówimy czasem patrząc z boku, a oni świata poza sobą nie widzą. Oni sami zdają się też działać i myśleć według klucza najważniejsze, że mamy siebie, nic złego nam się nie przydarzy. No ale wcześniej czy później, każdy to przyzna, trzeba będzie wprowadzić pewne zasady, trochę mniej romantyczne, pewne reguły gry, które pozwolą temu uczuciu przetrwać. No cóż, tak już jest między ludźmi, w mikro i makro wspólnotach są pewne zasady, które wprowadzają harmonię do wzajemnych relacji. Jeśli nie, to relacja taka niestety skazana jest na to, że rozbije się o najbliższą górę lodową, której na imię różnica zdań albo charakterów. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o wspólnocie pierwszych chrześcijan w Jerozolimie, wśród których, no cóż, zaistniał konflikt, pewien kryzys, którym trzeba było zarządzać. Apostołowie świetnie sobie radzą, mają jakiś wyjątkowy instynkt albo charyzmat, który sprawia, że rozładowują napięcie. O co chodzi? Otóż słyszeliśmy w zeszłym tygodniu fragment Dziejów Apostolskich, w których Piotr przemówił w dzień Pięćdziesiątnicy i po tym przemówieniu, po tym kazaniu, nawróciło się zaraz 3000 Żydów spośród tych, którzy przybyli na święta Pięćdziesiątnicy do Jerozolimy. Wspólnota chrześcijan w Jerozolimie powiększyła się kilkaset razy prawdopodobnie, no bo z tej małej garstki apostołów i tych, którzy z nimi byli, nagle 3000 ludzi minimum nawróciło się. To jest duża grupa. Każdy z nich był pewnego rodzaju bezcennym dodatkiem do tej wspólnoty, bo wnosił swoje doświadczenie, talenty i tak dalej, ale jednocześnie wnosił to, co my ludzie mamy w pakiecie niejako, czyli nasze ambicje, oczekiwania i tak dalej. Jeśli oczekiwania były spełnione, wówczas wszystko było ok, ale jeśli dochodziło do jakichś niesnasek, no to wtedy kryzysy były gotowe do wzięcia. Dzisiaj słyszymy o pewnym kłopocie, który wyniknął w związku z tym, że apostołowie po prostu już organizacyjnie, logistycznie nie dają rady. Wspólnota się powiększa, a ich grono jest ciągle takie samo. Nie zwiększa się w grono apostołów. Oni zajmują się głoszeniem Słowa Bożego, modlitwą, rozdawaniem jałmużny, rozdawaniem posiłków, czyli działami Caritas. No i co tu dużo mówić, kiedy jest tak dużo ludzi, oni po prostu nie dają rady. Wobec tego postanawiają wyznaczyć 7 wspaniałych, którzy zajmą się przynajmniej tą działką Caritas. Wszystko w odpowiedzi na kryzys, który zgłosili albo który wywołali tzw. heleniści, czyli to drugie skrzydło tej wspólnoty jerozolimskiej. Ci Żydzi, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo, a przyszli oni z ościennych krajów, z całego Imperium Rzymskiego wówczas. Oni, nie tak jak Żydzi palestyńscy, mówili językiem greckim, przyjęli zwyczaje greckie i dlatego nazywali się często helenistami. Oni mieli z tyłu głowy takie przekonanie, że ci ich pobratymcy właśnie w Jerozolimie i w okolicach mają trochę gorsze zdanie na ich temat. Kiedy tylko te podejrzenia nabrały ich zdaniem sensu, no, zgłosili problem, kryzys gotowy. Apostołowie świetnie go zażegnali, to zarządzanie kryzysem było, można by powiedzieć, wzorcowe. To pokazuje też, że wśród najpiękniejszej wspólnoty, która jest związana najcieplejszymi uczuciami wiary, różnego rodzaju cnót i charyzmatów, no cóż, czynnik ludzki obudzi się wcześniej czy później i trzeba będzie zarządzać kryzysem. Czyż my tego nie znamy? Także i w naszych czasach kryzysów nie brakuje i są one zarządzane, umówmy się, lepiej lub gorzej przez hierarchów kościelnych. W dzisiejszej Ewangelii również słyszymy o pewnym kryzysie, który zdaje się uwidaczniać wśród apostołów. No cóż, Pan Jezus serwuje im nie lada wyzwanie, bo opowiada o swoim odejściu. Jesteśmy w tej części Ewangelii Janowej, która nazywa się mową pożegnalną Jezusa. Już niedługo będzie poprowadzony na krzyż, już niedługo umrze, ale jeszcze z apostołami żegna się w ten sposób, że ostatnich pouczeń im udziela. I mówi o tym, żeby trzymali się wiary, żeby pilnowali wiary, żeby wierzyli w Niego tak, jak wierzą w Boga. I kiedy opowiada o swoim odejściu, używa dziwnej retoryki, rodem z zaślubin, z zwyczajów weselnych, czy związanych właśnie z orzenkiem. Mówi, ja odchodzę, ale nie na zasadzie porzucam was, tylko idę przygotować wam miejsce do domu Ojca. W starożytności wśród Żydów, po orzenku,
Po ślubie młody mężczyzna wracał do swojego ojca i tam oczekiwał na sakramentalną formułę: synu, mieszkanie przygotowane, miejsce przygotowane, idź po swoją żonę. Wtedy w triumfalnej procesji szedł do swojej małżonki i przyprowadzał ją właśnie wraz z przyjaciółmi, muzykami, w radosnym orszaku przyprowadzał do domu swojego ojca. I teraz Pan Jezus używa tej właśnie retoryki, mówiąc: ja odchodzę, ale my się nie rozchodzimy, my się nie żegnamy. Ja idę przygotować wam miejsce, by za chwilę jeszcze wzmocnić naszą relację. Spokojnie, nic się nie bójcie. Tylko podążajcie dalej tym kursem, który wam pokazałem. Wiecie, dokąd ja idę. Na co Tomasz, mój ulubiony apostoł, który mówi zawsze to, co wszyscy myślą, ale tylko jego stać na to, żeby powiedzieć to własnymi słowami, Tomasz mówi: ale Jezu, my nie wiemy, dokąd ty idziesz, jakżeż możemy znać drogę? Nie znamy drogi, może byś nam, hello, podpowiedział. Jezus mówi: Tomaszu, przecież ja jestem drogą, prawdą i życiem. Droga w Piśmie Świętym to po prostu styl życia. Jezus pokazał im styl życia, zawiązał z nimi relację i mówi jakby: trzymajcie się tej relacji, trzymajcie się tej prawdy, którą ode mnie usłyszeliście i tą drogą idźcie. Spokojnie, w pewnym momencie spotkamy się znowu w zupełnie nowych okolicznościach. Do tego, żeby pokazać, jak duży to kryzys, dołącza jeszcze za chwilę Filip, który wydawał się, przepraszam za słowo, jednym z bardziej ogarniętych apostołów. Filip również zgłasza pewien problem, mówiąc, że Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Będzie wszystko w porządku. Filipie, tak długo jestem z wami, nie rozumiesz, że jak mnie zobaczyłeś, to zobaczyłeś i Ojca. I paradoksalnie Jezus obraca ten kryzys na korzyść apostołów, można powiedzieć. Jest to pretekst do tego, żeby jeszcze raz wyłuszczyć prawdę o tym, jak bardzo on z Ojcem jest związany. My będziemy to już wkrótce świętować czy rozważać przy okazji tajemnicy Trójcy Świętej. Ale tutaj już pewne sygnały zostały zapuszczone właśnie na niwie tego kryzysu. Mógłby ktoś powiedzieć: no ale nie rozwiązał Jezus tego kryzysu. Jakby no, nie wszyscy pojęli, nie wszyscy zrozumieli. Jest nadal wielkie niepojęcie. Ale zauważmy, że te słowa, one dopiero zaprocentują za chwilę. W kluczu krzyża, męki, śmierci, zmartwychwstania staną się jaśniejsze. Tak Jezus wymyślił, tak zarządza kryzysem. Nie od razu wszystko, co działa błyskawicznie, jest najlepszym rozwiązaniem. Dzisiejsze drugie czytanie z listu świętego Piotra również adresowane jest do ludzi w kryzysie. Oni przyjęli wiarę, byli poganami wcześniej, teraz wyznają Jezusa, powinno im być lepiej, a jest gorzej, bo doznają prześladowań i sami, no nie wiedzą, wahają się, stoją, można powiedzieć, lekko w rozkroku. Piotr przypomina im, jaką godność przyjęli. Cała jego narracja w tym dzisiejszym fragmencie osnuta jest wokół takiego obrazu kamienia węgielnego. Nam się kojarzy kamień węgielny albo jego wmurowanie z jakąś uroczystością. Przyjeżdżają oficjele, biskup, premier może i tak dalej. I w jakimś miejscu budowanej instytucji, domu albo czegoś takiego, w jakimś no, bardzo atrakcyjnym miejscu tej konstrukcji wmurowuje się jakąś pamiątkową skrzynkę, tudzież inny przedmiot z jakimś jeszcze może dokumentem. To jest wmurowanie kamienia węgielnego. W starożytności chodziło o coś innego. Kamień węgielny to był ten, który najpierw kładziono. To był pierwszy kamień w całej budowli. Dobrze położony, stawał się punktem odniesienia dla dwóch pierwszych nośnych ścian. Gdyby go wyjąć, to ściany te walą się. Gdyby wyjąć go spod całej konstrukcji domu, który w ten sposób został zbudowany, to również mamy do czynienia z katastrofą budowlaną. Ten obraz użyty został więc jako pokazanie pewnego esencji fundamentu, czegoś, na czym zasadza się na trwałe jakaś konstrukcja. Dlatego Piotr ciągnie dalej w tej narracji, mówiąc o tym, że my, wierzący, jesteśmy kamieniami żywymi w tej budowli, w tej żywej świątyni, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. No właśnie, kamieniem węgielnym, czyli tym, na którym to wszystko się zasadza, tym, na którym to wszystko stoi, tym, do którego my wszyscy mamy odniesienie, tak jak kamienie, cegły, elementy budowlane w tym domostwie
starożytnym miały odniesienie swoje do właśnie kamienia węgielnego. Jak długo Chrystus jest tym, na czym budujemy, jest tym głównym punktem odniesienia, tak długo żyjemy. Tak długo i kryzysy można rozwiązywać. Gdyby jednak zapomnieć o tym odniesieniu, to staniemy się co najwyżej jakąś wspólnotą, która jest grupą wzajemnej adoracji i nic poza regułami nie widzi. A tymczasem, powtórzmy to jeszcze raz, tutaj chodzi o relację z tym, na którym zbudowaliśmy nasze chrześcijaństwo, naszą wiarę. Relacja to słowo klucz. Abyśmy więc nigdy nie tracili z oczu punktu odniesienia i nigdy nie potrzebowali pytać, jak Tomasz, no nie znamy drogi, jak mamy pójść, dokąd mamy się udać. Tego wszystkim życzę. Pozdrawiam, ksiądz Dariusz Ibański.